Ojciec Pio otrzymuje stygmaty. Wchodzimy w tą najważniejszą część jego życia, taki bardzo ważny moment, który, można tak powiedzieć, przedzielił jego życie na pół. O! To jest moment przed stygmatami, po stygmatach. Pan też tam czasem daje krzyż. I to jest ciekawe, jak w życiu Ojca Pio, jak otrzymuje stygmaty, to otrzymuje ogromny pokój duszy. Tak działa Pan Bóg. Tak samo może działać w Twoim życiu. Tak samo. Oglądaj. Witam Cię na kanale Śladami Ojca Pio. Podążamy tutaj za wielkim świętym, po to macie swoją wiarę, nadzieję, aby trzymać łaski podążania za Panem Bogiem, za podążania za Panem Jezusem, Matką Bożą Świętym i z Ojcem Pio. Idziemy przez świat. Jego śladami też nie zapomnij. Zasubskrybuj kanał, przekaż go dalej. No i zobaczmy. O, tak powiem. Był piątek 20 września 1918 roku. Ojciec Pio skończył właśnie odprawiać mszę świętą i zatrzymał się jeszcze na chórze, aby złożyć Panu dziękczynienie. Już prawie godzinę zatopiony był w modlitwie. Było około 10. Popatrz, to jest piękne, jak on się tak zatapiał w modlitwie. Godzinę po mszy świętej. Nie dość, że się przygotowywał do mszy świętej. Później był odprawiał mszę świętą, a później jeszcze zapapiał się w modlitwie po mszy świętej. Niewielki chór, na którym stoją trzy rzędy spróchniałych drewnianych krzeseł, jest usytuowany na wprost ołtarza głównego, ponad jedynymi drzwiami wiodącymi do kościoła. Okienko oddzielające od siebie rzędy siedzisk wychodzi na mały placyk. Dalej można dostrzec krajobraz roztaczający się na zarosnącymi tam licznie migdałowcami. Na balustradzie chóru zawieszono 18-wieczny krucyfiks wyrzeźbiony w drewnie cyprusowym. Jezus wiszący na krzyżu zwrócony jest w stronę chóru, tak jakby pragnął, aby poprzez okienko tworzące dla niego bramowanie był widziany przez ludzi zatrzymujących się na dziedzińcu przed kościołem. Na suficie wymalowano kilka fresków przedstawiających epizody z życia niektórych świętych kapucynów. Sznur od niewielkiego dzwonu opada przez specjalny otwór w suficie i zwisza aż do wnęki okiennej. A to jest bardzo piękny opis, taki trochę tajemniczy, taki piękny. Tam było małe okienko, były rzędy krzeseł, rozciągał się piękny widok na te migdałowce. Była też ta dzwonnica. Piękny widok. Właśnie w trzecim najwyższym rzędzie krzeseł, w pobliżu okienka, modlił się w najwyższym skupieniu Ojciec Pio. Tego właśnie dnia rozpoczął on nowendę ku czci świętego Michała Archanioła. Ale to jest... Ja nawet o tym nie wiedziałem, że on... Cały Ojciec Pio miał bardzo duże nabożeństwo do świętego Michała Archanioła. Wręcz czasem mówi do ludzi, idźcie do niego, nie do mnie. Czemu ty do mnie przychodzisz tutaj prosić o pomoc? Do świętego Michała Archanioła idź. O! I to piękne. 29 września była tego, więc rozpoczynam będę. Ojciec Pio darzył tę postać wyjątkową czcią. Święty Franciszek również żywił wielkie nabożeństwo do najwyższego księcia niebieskiego. I kiedy na górze Werna otrzymał święte stygmaty 14 września 1224 roku, był właśnie w trakcie 40-dniowego postu, który miał go przygotować do godnego przeżycia liturgicznego święta na jego cześć. Kiedy ojciec Pio modlił się, kościółek Matki Bożej Łaskawiej był pusty. Po zakończeniu mszy porannej kilka kobiet, które przychodziły, żeby uczestniczyć we mszy celebrowanej przez ojca Pio, już sobie poszło. Tylko jego serce, chociaż ustawicznie obciążone ciężką próbą kompletnego wyczerpania duchowego, płonąc miłością i bólem, kołatało silnie w tym świętym miejscu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Całą moją duszę wypełnia jasny obraz mojej mizerii. Widzę całe zło mojej natury i moją niewdzięczność. Mój Boże, szybko przymoć mi z pomocą,
gdyż drżał z lęku przed samym sobą. Perfidną, niewdzięczną dla swego stworzyciela istotą, dla tego, który chronił ją przed jej potężnymi nieprzyjaciółmi. Nie umiałem korzystać z tak wielkich Twoich łask, a teraz widzę, że jestem tylko skazańcem zmuszonym żyć swojej nieudolności. A Twoja ręka coraz surowsza unosi się nade mną. O ja nieszczęsny, któż uwolni mnie od mnie samego? Kto uwolni mnie od tego śmiertelnego ciała? Kto wyciągnie do mnie rękę, aby nie pochłonął mnie ogromny i głęboki ocean? Czy będę zmuszony pogodzić się z tym, że pochłonie mnie burza, która sroży się coraz bardziej? Patrzcie, jakie on przeżywał wtedy, no, ogromne cierpienia, ojciec Pio, takie duchowe, ogromną próbę. Gdy ojciec Pio, siedząc na chórze kościelnym, pozostawał całkowicie skupiony na swoim bólu i modlitwie, nagle ogarnęło go znużenie podobne do słodkiego snu. Wszystkie zmysły wewnętrzne i zewnętrzne, jak również wszystkie zmysły duszy, zatopiły się w niewysłowionym spokoju. Ale o tym nie wiedziałem, że on jak otrzymał stygmaty, otrzymał taki ogromny pokój duszy. Wokół zapanowała całkowita cisza i nagle w oka mgnieniu, lecz w tym miejscu odwołam się do słów ojca Pio, który aczkolwiek w sposób suchy i powściągliwy, to jednak musiał z powodu posłuszeństwa swojemu ojcu duchowemu opowiadać na kartach listu o całym wydarzeniu. Mój Boże, jak bardzo jestem zawstydzony, jakiego upokorzenia doznaję, kiedy muszę wyjawić to, czego Ty dokonałeś w tym swoim mizernym stworzeniu. Na chórze, po odprawieniu mszy świętej, nagle ogarnął mnie stan spoczynku podobny do słodkiego snu. Wszystkie zmysły wewnętrzne i zewnętrzne, jak również wszystkie zmysły duszy, zatopiły się w niewysłowionym spokoju. Otaczała mnie całkowita cisza, która ogarnęła także moje wnętrze. Pojawił się pełny spokoju i aprobata dla całkowitego wyrzeczenia się wszystkiego oraz westchnienia od boleści. Ach, to jest piękne po prostu. Piękne. Ja myślałem, że to było w takiej jakiejś walce, ojeju, co ty mi robisz tego? Tak, czasem właśnie takie błędne wyobrażenie o tym. On miał ogromny pokój duszy. Pokaż, że to jest piękne. Właśnie jak przyjęcie krzyża, zaakceptowanie tej misji, tego cierpienia, jakie Pan Bóg nam powierza, daje pokój duszy. Patrzcie. Wszystko to wydarzyło się w oka mgnieniu i podczas gdy to wszystko się działo, ujrzałem przed sobą tajemniczą postać podobno do tej widzianej wieczorem 5 sierpnia. A różniącą się tylko tym, że jej ręce i nogi i bok ociekały krwią. Ten widok mnie przeraził i nie potrafił opisać, że czułem w tamtej chwili, czułem, że umieram i zapewne umarłbym, gdyby Pan nie pośpieszył mi z pomocą i nie podtrzymywał mego wyrywającego się z piersi serca. Wtedy tajemnicza postać zniknęła, a ja zobaczyłem, że moje ręce, nogi i bok zostały przebite ociekającą krwią. To nawet tutaj przebite, to było w oka mgnieniu po prostu. Zobacz, to nie było jakaś... Całe wydarzenie trwało, mogło trochę trwać, ale po prostu nagłe. Jak grom, ale to musiało być coś piękne, to jak Pan Bóg tak pięknie działał po prostu, popatrz. Ojciec Pio upadł zemdlony. Dopiero kiedy odzyskał świadomość, zobaczył, że jego ręce, nogi i bok zostały przebite i krwawią. Niezmiernej męki i zawstydzenia doświadczał ojciec Pio z powodu tych znaków. Umieram z bólu z powodu udręki i następującego po niej zamieszania, którego doświadczam w głębi duszy. Jak długo trwała ta wizja? Czy była to rozmowa Jezusa i ojca Pio? Czy ktoś był świadkiem tego zdarzenia? Z oszczędnego opisu ojca Pio niewiele da się wywnioskować. Nie ma nic na temat czasu trwania tego wydarzenia.
Niewysłowiony spokój, cisza, wielki spokój i wyrzeczenie się. Ja to był ogromny właśnie pokój. To jest piękne. Jak Duch Boży działa właśnie. Duch, jeżeli Pan Bóg coś nam daje, jeżeli działa w naszym życiu, to działa przez pokój. Daje pokój duszy całkowity. Z reguły. Wszystko to wydarzyło się w okamgnieniu. Sama wizja, jak zapewnia w swoim pamiętniku ojciec Agostino, trwała kilka minut. W kwiatkach świętego Franciszka napisano, że wizja, której doświadczył święty podczas otrzymania stygmatów, zniknęła po długim czasie. Poza tym, jak długo ojciec Pio pozostawał nieprzytomny. Poniżej przedstawiamy informacje pochodzące z wiarygodnych dokumentów. Ojciec Pio był na chórze sam i siedział w krześle wikariusza, składając dziękczynienie za mszę świętą. Wizja miała miejsce pomiędzy godziną 9 a 10 rano. Postać ociekająca krwią pojawiła się na chórze w miejscu, gdzie znajduje się krucyfiks. Ojciec Pio czuł się tak, jakby stracił przytomność i przebywał poza swoim ciałem. Dłonie, stopy i bok postaci, która się pojawiła, ociekały krwią i wychodziły z nich promienie w kształcie wiązki świetlistych i płomiennych strzał. Przeszywały one dłonie, stopy i bok ojca Pio. Osobą, która się pojawiła w wizji, był Chrystus okryty ranami. Stygmatyzacja dokonała się podczas tajemnej rozmowy z Chrystusem. Wizja trwała kilka minut. Ojciec Pio padł zemdlony, a kiedy wróciła mu świadomość, zobaczył, że leży na ziemi, jest poraniony. Dłonie, stopy i bok ociekają krwią. Więc to było... On tego nie odczuł jakoś. Ciekawe, to później zauważył, to dopiero zemdlał. Taki to mógł być ból, bo takie wrażenie. Ja tak powiem, tak sobie myślę teraz o tym... Czy mamy takie stygmaty w swoim życiu? Czy mamy coś takiego? Nie otrzymujemy takich stygmatów, ale widzimy, jak to Pan Bóg daje nam krzyż. Popatrz, Pan Bóg daje w darze takiej miłości do ojca Pio krzyż. To jest coś, co najcenniejszego, co Pan Bóg może ci dać, co Pan Jezus ci może dać. Krzyż, cierpienie i swoją miłość. A jeżeli daje ci miłość, to daje ci też cierpienie. I to nie jest żaden sadyzm, bo tak samo, jak można powiedzieć, że żołnierz kocha kraj. Tak to zobaczyć, jak chce bardzo dla niego walczyć. To są takie, no, sprawdza nas Pan Bóg. Kochasz mnie? Dobrze, pokaż. Piękna sprawa. Pomówmy się za siebie. Piękny ten czas dzisiaj z ojcem Pio. Ja też otrzymuję taki pokój duszy na tym odcinku, bo piękna sprawa, co piękne rzeczy z tymi stygmatami ojca Pio, proszę Was o pomoc, jeżeli chcesz, zostań podopiecznym ojca Pio. Dla podopiecznych wysyłamy piękne obrazki poświęcone przez kapłana z wizerunkiem ojca Pio. Piękna sprawa.